telewizor Philips 50 PFL 7956K. Firma Philips w ostatnim czasie mocno namieszała na rynku telewizorów, wprowadzając model 50 PFL 7956K. Jest to pierwszy na świecie telewizor typu smart o proporcjach kinowych. Przeznaczony jest dla ludzi, którzy dużą wagą przykładają do jakości otrzymywanego obrazu. Chcieliby mieć we własnym domu obraz 3D i poczuć się jak w prawdziwym kinie. Telewizor sprzedawany jest w dwóch zestawach. Oprócz niego w zestawie pierwszym znajduje się żel do czyszczenia ekranu, kabel HDMI i uchwyt ścienny do 139 cm. Do zestawu numer 2 dołączone są okulary polaryzacyjne 3D. Telewizor ma aż 50 cal, co w przeliczeniu na centymetry wynosi 127. Wysokość urządzenia liczy 580 mm, a szerokość 1242 mm. Sam monitor waży 22 kg, a podstawa o szerokości 462 mm dodatkowe 2 kg. Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Użyte materiały są bardzo dobrej jakości. Wizualnie telewizor świetnie się prezentuje. Posiada on 2 złącza USB i 4 HDMI. Model 50 PFL 7956K zaliczony jest do telewizorów typu LED. Użyte technologie to m.in. Ambilight Spectra 2, Pixel Precise HD i MultiView. Za jakość obrazu 3D odpowiedzialna jest technologia Easy 3D. Rozdzielczość panelu wynosi 2560x1080 pikseli, kontrast 500 000:1, a jakość liczy 450 kandeli na metr kwadratowy. Format obrazu to 21:9. Dzięki takim parametrom telewizor dostarcza obraz najlepszej jakości, który zadowoli każdego. Jest też dużo funkcji poprawy dźwięku, jak na przykład Incredible Surround czy regulacja tonów wysokich i niskich. Mamy też w tym modelu wbudowane Wi-Fi i aplikację Net TV. Niestety telewizor Philips 50 PFL 7956K z racji braku większych wad, swoich rozmiarów i mnogości najnowszych funkcji jest urządzeniem bardzo drogim. Nie każdego będzie stać na wydatek rzędu 7-8 tysięcy, ale jeśli ktoś może tyle na telewizor przeznaczyć, to opisywany model będzie świetnym wyborem.